Hej, ja jestem Sarge i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla, w którym zajmiemy się plądrowaniem stanicy Wenlockan. To jest kolejna miejscówka, do której mamy się udać w ramach wątku fabularnego w Shropshire. Eivor osłabia siły Brytów, wykradając towary ze stanicy Wenlockan właśnie. No i ponieważ już ostatnio namierzyliśmy sobie to miejsce, to będziemy tam się wybierać, tylko jeszcze tutaj przy okazji zgarnę mapę skarbów. Jest też jeszcze jakaś mniejsza skrzynia, no i tutaj kolejny artefakt, ponieważ jesteśmy blisko, to myślę, że można od razu się tym zająć. Nie wiem, czy od tej strony tutaj nie zacząć, tylko czy lepiej będzie zeskoczyć? Może niekoniecznie, dlatego że tam byśmy wylądowali aż zbyt nisko. A zdecydowanie będziemy raczej chcieli tutaj sobie jakoś zejść, bo jak już wcześniej się tu wspinaliśmy, no to było widać, że możemy dostać się do podziemi, na przykład zrzucając to na dół i wtedy nam się tutaj zrobi przejście. Mam nadzieję, że to mnie doprowadzi właśnie chociażby do tej mapy skarbów, no ale to jeszcze zobaczymy, bo trochę tutaj udaje się teraz w ciemno. No ale wydaje się, że to faktycznie tutaj. Zapalmy tylko jeszcze pochodnie. Nie ma tutaj jakiegoś węża? Na szczęście nie. Ale mapa skarbu jest jak najbardziej. No tak na marginesie parę tych map zebraliśmy i jeszcze samych skarbów nie udało się odnaleźć, więc też to trzeba będzie prędzej czy później nadrobić. No, czy ja upuszczam w końcu? Patrzcie, co się stało z tą pochodnią. Jeszcze raz odpalamy, bo mimo wszystko chciałbym się upewnić, czegoś tutaj nie ma więcej do zabrania. Oprócz tego, co teraz udało się zdobyć, to już niczego więcej nie widzę. No dobra, pochodnie możemy zostawić i wejść na górę, bo tak czy siak, jeśli chodzi o skrzynkę, to ona chyba jest jednak trochę dalej. A, to gdzieś tam, dobra. Artefakt z kolei w tamtym kierunku. Zacznijmy zatem od skrzynki. Może uda się zdobyć znowu tkaninę, a przypominam, że brakuje mi, zdaje się, 2 sztuk, żeby jeszcze raz ulepszyć sobie prowiant. Wtedy będę mógł nosić 5 sztuk tego prowiantu. Co też będzie dobrym rozwiązaniem dla mnie. Tylko teraz pytanie, którędy ja się tutaj dostanę do środka. Może zobaczymy najpierw z tej strony, czy nie ma jakiegoś przejścia, a jeśli nie, to będziemy kombinować inaczej. Niestety, niczego takiego tutaj nie widzę. Już nam się aktualizuje cel misji, żeby dostać się tam na miejsce, no ale po kolei. No kurczę, chyba będę musiał jakoś dokładniej poszukać tego miejsca, gdzie jesteśmy w stanie sobie zejść, bo patrzcie, że tutaj chyba takiego zejścia nie mamy. No powiem wam, że chyba parę minut szukałem tego wejścia, ale w końcu znalazłem, patrząc z góry, właśnie tutaj, gdzie mamy to drzewo na przykład i inne krzaki, jest rzeczywiście ukryte przejście. Więc zobaczmy teraz, tylko musiałbym się dostać tutaj. Mam nadzieję, że przeskoczę. A czy ja będę w stanie... Aha, tam po prostu przejdziemy na drugą stronę i nie powinno być już problemu. Nie rzucało się to tak od razu, kurczę, w oczy? No ale najważniejsze, że w końcu odnalazłem. No i mamy upragnioną tkaninę, o to właśnie chodziło. Jeszcze tylko jedna i będziemy mogli ulepszać co nieco. To w takim razie lecimy dalej, jeszcze do tego artefaktu. I dopiero będziemy mogli wyruszać do tej stanicy. I tak sobie myślę, że też przeczekamy chyba do nocy, żeby tam się podkraść. Zobaczymy zresztą jeszcze, jaka będzie sytuacja, ale nie wątpię, że możemy tam oczekiwać sporej obstawy. Więc to jeszcze przyjdzie nam zobaczyć. A tutaj mamy najwyraźniej rzymski artefakt i to akurat w tym miejscu. A myślałem, że tam na górę będę musiał wchodzić. Teraz tylko ostrożnie rozprawić się z tymi wężami. Nie powinno być kłopotu, tym bardziej, że mogę sobie odzyskać strzały od razu. Poprosimy.
No i zabieramy rzymski artefakt. 80 sztuk srebra nawet tutaj gdzieś się wpadło. Ciekawe. No i co? Możemy od razu już chyba ruszać. Nie widzę tutaj niczego więcej. No tutaj będzie naprawdę dużo tych różnych bogactw. To trzeba przyznać, że nie będzie tego brakować. Przeczekam w takim razie do wieczora. No i będziemy tam ruszać, mając nadzieję, że jeśli są tam rzeczywiście przeciwnicy, a muszą chyba być, no to, że przynajmniej część z nich pójdzie sobie już spać i będziemy mieli spokój. W dobrą stronę w końcu jadę, bo nie oznaczyłem sobie tego tak naprawdę, a będę miał do oznaczania tego naprawdę dużo. Na tyle dużo, że na razie nie próbuję, bo tylko się będzie ciężko połapać w tych wszystkich znacznikach, takie mam wrażenie. Zlokalizuj obszar, czyli co? Możemy sobie zobaczyć. No i faktycznie to oczywiście tam. Jeszcze tylko trzeba się dostać na miejsce, żeby się cel zaktualizował, jak rozumiem. Pytanie, czy ja tutaj będę w stanie zeskoczyć, nie robiąc sobie wielkiej krzywdy. No akurat tędy chyba powinno się udać. Mam nadzieję. No i co? They will attack on sight here. Oczywiście są wrogowie, jak najbardziej. To mnie wcale nie dziwi. Ale tutaj jeszcze bezpiecznie. Teren wprawdzie zastrzeżony. When Locarn outpost. If I take the cargo here, the Britons will be weakened and want peace. No dobra, więc to będzie teraz mój cel. Tak się składa, że mamy tutaj od razu jakieś towarzystwo. Załóżmy płaszcz. No i teraz zobaczmy. Na początek może odwrócimy uwagę. Tylko tak, żeby się to kurde udało. Dobra. Teraz uwaga. We were fools. Peace, they said. There'll be peace. Ciekaw jestem, czy to gadali ci, których właśnie załatwiłem? Ale musimy się pospieszyć, bo kurde, tam mamy łuczników jeszcze przed sobą. Możliwe, że się odwrócą i nas tu zobaczą, albo zobaczą ciała. A tego byśmy nie chcieli chyba. Dobra, może w sumie ukryję... No, trudno mówić o jakimś ukryciu, ale przeniosę chociaż ich tutaj. I będziemy myśleć, co dalej. Bo tam się przemieszczają, niestety. Dobra, z tobą chyba mogę się rozprawić. Nawet niekoniecznie musiałem tutaj, widzę, strzelać w głowę. Tamten odwrócony. Też trafiony, dobrze. Lećmy dalej. Nie wiem, czy zabierać strzały od razu. Może na razie jeszcze się wstrzymamy. Przejdę tutaj. No. Mało, kurczę, brakowało, co? Pytanie, czy on tutaj właśnie nie podejdzie. Teraz chyba będzie próbował przechodzić. Naprawdę tutaj wejdziesz? Kurde. To nie za ciekawie, bo... Chociaż nie no, przeszedł sobie tam z jakiegoś powodu. A, zobaczył tam ciało w międzyczasie. Ale też go trafiłem, super. No i ktoś tutaj przeszedł przy okazji. Spróbujmy to wykorzystać, żeby go zdjąć. Tylko akurat jest w takim miejscu, że nie dam rady. Może tamten. Okej. A tutaj chyba ze zwolnionego tempa skorzystamy po prostu. Dobrze. Od razu go podnieś, Eivorze. I tutaj ukryć. O, mamy gościa też z bogactwem jakimś. Próbujemy się podkraść, a może lepiej dla bezpieczeństwa znowu odwrócić uwagę. Bo obawiam się, że jak będziemy podchodzić, to nas mógłby tutaj zauważyć. Dobra.
Od razu dostanę to, co tutaj miał przy sobie. Oczywiście, że tak. Zgromadzone bogactwo. Tylko nie pokazuje mi, co to takiego. Sztaba Niklu, sztaba Tytanu. Mniejsza runa. Runa pancerza. Rozkazy Brytów. Ludzie, zajmijcie obóz Wenlockan, jeśli zdołacie. To nie powinno być trudne. Ci bandyci to głupcy i tchórze. Gdy go zdobędziecie, przygotujemy straż przednią, która zagrozi Quatford. Wszystko się zgadza. Ale to co? Już wszystkich pokonałem tutaj, bo wydaje się, że nie widać nikogo więcej. To mniejsze obszary niż ostatnio? Chyba tak. Ciekawe. No tutaj mamy skupić się tylko na zabraniu towaru, a niekoniecznie na spaleniu. Więc zaczynamy od tej strony. Kurczę, chyba wydaje się, że faktycznie to będą wszyscy. O, i tutaj przyszli teraz, kurde. No to cudownie. Jeśli będą szli w tę stronę, to załatwię ich stosowną zdolnością. O to chodziło. To jeszcze jakieś pytania? Wyszło idealnie, trzeba przyznać. A żeby tam się dostać, to którędy bym musiał? Nie wiem, czy nie z tej strony właśnie, tylko czy aż tak daleko będę w stanie doskoczyć? No chyba nie będę miał innego wyjścia za bardzo. Tutaj w ogóle kolejny cel jakby. Ciekawe, czemu jest to tak oznaczone. No dobra, nieważne. Sprawdzimy, co to jest, ale wydaje mi się, że to po prostu mi oznacza wejście. A niekoniecznie. Co to jest? Pomścić jakiegoś innego gracza? Do tej pory z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Przynajmniej nie w tej części. No faktycznie, jakiś inny gracz tutaj poległ i mamy zabić sprawcę. Pamiętam, że w poprzedniej odsłonie, zdaje się, coś takiego było, ale tutaj się rzeczywiście jeszcze z tym nie spotkałem. Tak się składa, że ja tego sprawcę już wyeliminowałem i w takim układzie trzeba po prostu jeszcze go dobić, żeby zaliczył się ten mini questik. Tak też zrobimy. Zawsze to wpadną dodatkowe punkty doświadczenia, więc na pewno nie zaszkodzi, prawda? No i co? Jeszcze raz spróbujemy. May you feast in Valhalla, warrior. No właśnie, eliminacja potwierdzona, punkty doświadczenia wpadły i dzięki temu będzie kolejny punkt? No jeszcze nie. Jeszcze punktów umiejętności nie dostaliśmy, ale możemy dostać się tutaj, gdzie jest kolejna skrzynka. I mamy tkaninę, dobra. No to najwyższa pora, żeby przejść do ekwipunku i ulepszyć prowiant. Proszę bardzo, idealnie 10 sztuk. Dalej potrzebujemy 21 sztuk tkaniny. Oj, to już nie prędko. Trzeba będzie w ten kołczan zainwestować w takim razie. Tym bardziej, że tutaj też sporo tej rudy żelaza. 1300. No nieźle. Akurat na brak skóry nie mogę narzekać. No ale potrzebuję też żelaza właśnie. Dobra, co jeszcze tutaj znajdziemy? A, to jest ten rzymski artefakt, który wcześniej zdobyliśmy. No i z takich najważniejszych rzeczy to chyba wszystko. Tu jeszcze ta runa, obrażenia od ataku dystansowego zwiększone. No ale okej, jeśli chcę zgarniać te towary, no to kontynuujmy to w tym momencie, co? W międzyczasie się zaczyna przejaśniać, ale to już nie jest żadnym problemem dla mnie w tym momencie. Bo wszystkich i tak wyeliminowaliśmy, nikt nas tutaj nie zauważy, chyba że ktoś po prostu tu przyjdzie jeszcze. Czyli tam jeszcze musiałbym się dostać, tak opcjonalnie oczywiście, ale też będę chciał z tego skorzystać. I tutaj na górę. No dobra, rozprawić się z wami, nie wiem czy zabrałem te rzeczy, albo niczego nie mieli po prostu przy sobie.
Tam wyżej właśnie są kolejne materiały budowlane między innymi do zgarnięcia. No najwyraźniej tak. To już wiadomo, czemu tutaj aż tyle tych oznaczonych skrzynek, kurcze, było na mapie. To nie przypadek. No dobra, ale gdybym chciał przejść na drugą stronę. Czekajcie, bo tu jest właściwie wyjście. Ja bym właśnie udał się tędy i w prawo. Wydaje mi się, że jakoś tutaj jakbym pokombinował, to dostałbym się do tamtego skarbu jeszcze. Może podziękujemy, jeśli chodzi o płaszcz, póki co. I teraz właśnie tutaj jakoś przejść. Stąd mogę coś zabrać? Chyba nie. No patrzcie, kolejni przyszli. Chyba są jakieś żarty w tym momencie, no. Skubani. Też załatwieni. Po prostu idealnie, ale widzę, że tutaj mogę się liczyć z tym, że kolejne patrole jeszcze będą przybywać, co? Najważniejsze, że nasze zdolności się tu przydają. I tych gości, co ciekawe, nie mogę przeszukiwać. Chociaż tych, już jak najbardziej. Parę sztuk srebra i tyle. No dobra, czyli co? Na górze to już chyba wszystko. Ten pasek postępów po lewej stronie już w ponad połowie zapełniony. Kolejne skrzynki jeszcze tutaj czekają. No i coś oprócz tego czeka jeszcze tam dalej. O, to tędy właśnie przejdę nawet. Przemówił do mnie umarlak. Nieszczęśnik wyglądał, jakby zabito go okrutnie. Powiedział, że kilka monet pomoże mu przejść w zaświaty. Przeraził mnie bardziej niż burza z piorunami. Dałem mu wszystko, co miałem. Muszę zapytać kapłana, czy nie spadło na mnie przekleństwo. Okej. To chyba wiem, o co chodzi. To zdaje się mowa o tym oszuście, którego spotkaliśmy już w poprzednich odcinkach w ramach jednej tajemnicy. Rzeczywiście nabrał kogoś na to, że to mówi ten zmarły mężczyzna. No my nie daliśmy się nabrać i ukróciliśmy już te jego oszustwa. Tymczasem tutaj faktycznie kolejny element wyposażenia będzie, tym razem hełm łuskowy, czyli kolejny element tego zestawu łuskowego. Zaraz sprawdzimy. Wreszcie mamy dwa kolejne punkty umiejętności. Więc zaraz je wydamy. A jeszcze rzućmy okiem właśnie na ten hełm z ciekawości. Czyli wygląda to tak. Mamy już dwa elementy zestawu, czyli tutaj ten atrybut można sobie dać, ale no ja na razie czekam, aż będę miał pełen zestaw łuskowy. I dopiero wtedy z niego dłużej pokorzystamy, myślę. Zresztą zależnie od tego, czy nam się akurat coś takiego tutaj przyda. Tak się zastanawiam, czy ten wykrzyknik, który tutaj się pojawia... A, bo jeszcze ta mapa ukrytych skarbów. Tego nie sprawdzałem. A, to patrzcie. Niedaleko zamku. Myślę, że łatwo to będzie odnaleźć, jak już tylko zlokalizuję sam zamek. To wystarczy się tylko rozejrzeć i wypatrzeć wtedy takie charakterystyczne miejsce. Na razie jednak przejdźmy tutaj i wydajmy kolejne dwa punkty. Dodatkowe zdrowie i droga wilka. Czyli z tej strony ładnie to mamy. A teraz lecimy dalej. No bo jeszcze chyba tędy mogę się dostać. Widziałem to wejście już wcześniej. Ja, to będzie właśnie chyba to, czego mi tu jeszcze brakuje. You Dane, get me out of this cursed chicken coop. Men for Deolaf's feared. More valuable than cargo. No proszę. Uwalniamy. Ah, my I give friend. You freedom. You have my Now you give this Shire your pike. I will. Możecie też od razu uciekać, bo wszystkich wyeliminowałem. Więc doceniam, że jesteście być może gotowi do walki, ale nie będzie to konieczne. Dobra, przed nami ostatnia skrzynka. Quarry and cargo done. Now to meet Eva and Chilbert in Westbury before Eva stirs up more trouble. No proszę, czyli mamy załatwioną tę kwestię.
No i na spotkanie z Iwarem i Cieolbertem udamy się w kolejnym odcinku, a tutaj jeszcze rzućmy okiem. Odznaczę sobie jedynie to zadanie. Swoją drogą, gdzie będę musiał się z nimi spotkać? Aha, to jest nieoznaczone. Leży w drodze na zachód od zrujnowanej bramy na wzgórzu. Niedaleko północno-wschodniego wejścia do Westbury. Czyli tutaj, dokładnie. A więc będziemy wiedzieć, gdzie się udać. To jednak w kolejnym materiale. Na razie odznaczmy to sobie i jeszcze upewnijmy się. Tutaj to będzie wszystko. No ja oczywiście jeszcze na pewno będę chciał sprawdzić sobie to, co jest tutaj do przeczytania. Jeśli schwytacie jakichś sasów, zachowajcie ich przy życiu. Wykorzystamy ich do pracy przy budowie umocnień lub w kamieniołomach. No dobra. Jeśli to faktycznie wszystko, to opuśćmy to miejsce i zastanawiam się tylko, czy... O, patrzcie, są kolejni wrogowie. Czy idziecie tutaj, co? Dobra, zawalczmy, bo oni będą atakować tych moich towarzyszy. Dobra, został jeszcze tylko jeden. Tak więc szybko. Trafiony. Nawet nie zdążył za bardzo zareagować. I o to chodziło. Z tej strony w sumie też mamy wyjście. Poza teren zastrzeżony się udać, żeby w ogóle móc skorzystać z szybkiej podróży. Jeśli będę chciał oczywiście teraz ją wybierać. Bo jeszcze się nad jednym zastanawiam. A właśnie, bo tutaj był jeszcze ten punkt widokowy. Dobra. Chyba w tę stronę się udamy. Przenieśmy się zatem tutaj. Czyli to będzie gdzieś tam. Na razie zeskakujemy. O Jezu. Przez te gałęzie wszystkie. Jakoś się udało. Ale było niebezpiecznie. No i co? Wyruszymy tam jak najszybciej. Co ciekawe, po drodze nie za bardzo mi pokazuje... Dopiero teraz się jakieś bogactwo jeszcze pojawiło, ale to zapewne też dlatego, że właśnie nie odkryliśmy tamtego punktu widokowego i po prostu nie mamy ujawnionych jeszcze niektórych aktywności, które są w okolicy. W momencie jak zsynchronizujemy ten punkt widokowy, będziemy mogli też tam się przenosić szybką podróżą. No to przy okazji, jeśli są w okolicy jeszcze jakieś aktywności, to one również się tutaj pojawią. A chcę mieć ten punkt widokowy tutaj dostępny. No bo jak już ukończymy wątek fabularny w Shropshire, no to każde takie miejsce do szybkiej podróży się przyda, żeby już ten region zaliczyć w 100%. Tutaj mamy gdzieś po drodze gościa, który może zdradzić jakieś lokalizacje, ale nie będziemy korzystać z jego usług, bo to jest właściwie dla mnie zupełnie niepotrzebne. Z tego względu, że ja i tak przecież przechodzę te regiony na 100%, więc czy to wcześniej się dowiem, co gdzie jest, to nie ma dużego znaczenia, bo ja i tak się w te miejsca dostanę. No tutaj będę musiał jeszcze tylko znaleźć wejście, a zdaje się, że jest coś tutaj, tylko że to jakoś mi pokazuje niżej. Po drugiej stronie zdaje się, no dobra. Oznaczyć to sobie, bo wydaje mi się, że to będzie właściwa droga do tego bogactwa. Myślę, że można to sobie od razu tutaj oczyścić. I przy okazji, jak wpadnie kolejna sztaba, może się przydać. Czyli co, jakoś z tej strony miało być wejście. Poprosimy jeszcze o rudę żelaza. Ej, ale tutaj muszę uważać, bo to niby z tej strony ma być wejście? Nie no, spokojnie. Mogę zejść tutaj jeszcze niżej. Już myślałem, że tam jakoś jest przejście, ale nie do końca. A tu faktycznie mamy to bogactwo brakujące. Pytanie, czy coś oprócz tego będzie? Tu będzie okazja się najpewniej przekonać. Pytanie tylko, czy ja tak tutaj wejdę.
Ej, ale to mi wygląda na wyjście. A jednak nie, dobra. Myślałem, że z drugiej strony jednak muszę jakoś tutaj przejść. No dobrze, czyli mamy tę sztabę Niklu. Ile ja w ogóle już tego uzbierałem w tym momencie? 6 sztuk, czyli można było jakieś 2 elementy wyposażenia sobie ulepszyć na ten srebrny poziom. Tutaj sztaba Wolframu 2 sztuki. Niektóre rzeczy wymagają jednej sztaby Wolframu, niektóre wymagają 3. Akurat jeśli chodzi o pancerz, to tam chyba 1 sztuka na 1 element wyposażenia. No ale prawdę mówiąc, wolę pozbierać 3, żeby mieć możliwość ulepszenia na przykład tego miecza, z którego korzystam najwięcej, jeśli chodzi o broń. No i zresztą ten miecz mam teraz przy sobie. Dobra, to jeszcze tylko wbić tam na górę. I co ciekawe, wcale jakoś tutaj po drodze nie ujawniło się zbyt wiele tych dodatkowych aktywności. Zobaczymy, czy to się zmieni właśnie w tym momencie, jak już wdrapiemy się na górę. Tak swoją drogą, myślę, że oprócz tej części regionu powinno się również coś odkryć w tym sąsiednim regionie właśnie. No bo to jest tutaj tak na obrzeżach Shiropshire. Raczej powinno objąć swoim zasięgiem to, co jest jeszcze tam nieco bardziej na południu. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie wbić tutaj na górę. No i zobaczmy, jak to wygląda. Czy ja teraz właśnie patrzę w kierunku południowym? Właściwie to wschodnim, patrząc na kompas. O, tam widzę, że mamy anomalię Animusa. Było widać z daleka, teraz nawet widać. Więc to jasne, ale okazuje się, że wcale tutaj nie ma jednak tak wielu tych miejscówek. Tam właśnie będzie trzeba się udać w kolejnym odcinku. Tymczasem tutaj... No mamy ten kolejny region na 220 poziom mocy. Ale patrzcie, że faktycznie... No tutaj by niczego nie było? To aż dziwne. Może też się dopiero przekonamy, jak jeszcze tam się udamy. O, to jest ten zamek. Czyli tutaj gdzieś w okolicach możliwe, że jakoś w tym miejscu będzie ten skarb z mapy. Teraz jednak przeniesiemy się tutaj, a żeby to zrobić... No to udajmy się do tych ruin. Odkrywając artefakt na zachód od tych ruin, które już przecież poznaliśmy, zbliżymy się do miejsca rozpoczęcia kolejnej misji fabularnej. O, a tutaj tak swoją drogą. Cóż to jest za kluczyk? Ciekawe. Klucz do ruin bramy na wzgórzu. Czyli tak jakby tutaj jeszcze był jakiś dodatkowy klucz, tylko że teraz już niepotrzebny nam jest on tak naprawdę. No bo zebraliśmy wszystko. Otwiera skrzynię w ruinach bramy na wzgórzu. Naprawdę? A może to powinna być tutaj skrzynia zamknięta na klucz? Ale z jakiegoś powodu nie wiem, czy coś się zgliczowało, że tego kluczyka nie było. To znaczy... Popatrzcie, tutaj drzwi są zabarykadowane na przykład. Ej, to coś tu jest jeszcze. Ale kompletnie niewidoczne na mapie. A wiecie co? To może być w takim razie... jakiś trop dotyczący zakonu? No już sam teraz nie wiem. No ja tutaj tak czy siak muszę się w jakiś sposób dostać. Nie wiem tylko z której strony w tym momencie. No chyba już wiem, tutaj jak mamy te zamknięte drzwi zarówno na górze, jak i na dole, no to możemy przebić się tędy. I teraz od drugiej strony bez problemu sobie odblokujemy przejścia. A sama skrzynka też będzie do otwarcia. Czyli skrzynia jest na górze. Może jeszcze zejdę tutaj, odblokować to sobie na wszelki wypadek.
Stąd i tak niczego więcej nie zbiorę i muszę dostać się właśnie na samą górę. No ale to już też będzie tylko i wyłącznie formalność, żeby tutaj wejść. No i proszę, jest rzeczywiście skrzynia zamknięta, okej, czyli nie ma mowy o żadnym glitchu, tylko ciekawe, czemu akurat ta skrzynka nie była oznaczona w żaden sposób na mapie. Oczywiście nie była najbardziej istotna, bo tylko zawierała te surowce, no i tkaninę przy okazji. No ale z takiego dodatkowego odkrycia zawsze można się ucieszyć. Tymczasem, kontynuując mój wcześniejszy plan, będę już ruszał do tego artefaktu i na tym sobie ten odcinek zakończymy, mając jednocześnie dobry punkt wyjścia do rozpoczęcia kolejnego materiału, w którym oczywiście będziemy kontynuować wątek fabularny. Tutaj muszę tylko uważać, bo chyba mamy patrol przeciwników. Może niekoniecznie będę teraz z nimi od razu walczył. Na walki jeszcze przyjdzie pora zapewne w kolejnym odcinku. Tymczasem tutaj, żeby się dostać, zdaje się, że to będzie jakieś przeklęte miejsce, bo ewidentnie popsuła się pogoda i faktycznie po ikonce już widać, że to jest takie przeklęte miejsce. No a tutaj gdzieś w pobliżu jest też kluczyk i trzeba będzie ten klucz zdobyć. Poszukamy zatem wejścia. Mam nadzieję, że jakoś z tej strony znajdziemy. Wydaje mi się, że tutaj może praktycznie niewiele widać. Ale innego wyjścia za bardzo nie widzę. Jak to, żeby tutaj właśnie tego wejścia poszukać, zwłaszcza, że w tym kierunku mamy ten klucz do zgarnięcia właśnie. O mój Boże. Przerażające. Ja myślałem na początku, że tak z daleka podchodząc tutaj, że jest tu wyrysowany jakiś znak, a ten znak jest oznaczony zwłokami i to spalonymi zwłokami. O mój Boże, jeszcze w dodatku podpalimy je bardziej, bo musimy odblokować sobie w tym momencie przejście. A z tym się wiąże znowu ogień, który to wszystko rzeczywiście podpali. Kto to tutaj postawił? Naprawdę. Nie wiem nawet, czy chcę wiedzieć, ale musimy tutaj przejść. Bez klucza nie dostaniemy się niestety do tego przeklętego artefaktu, który jak zwykle będzie do zniszczenia. Mamy kluczyk, no i jest notatka. Niechaj twoi wrogowie rozproszą się niczym liście na wyjącym wietrze. Niechaj ci, których nienawidzisz, umkną na widok twego oblicza. Pogańskie błogosławieństwo, no po prostu cudownie. No i teraz tym kluczem wracamy do chatki. Pora w takim razie przepędzić wszystko, co tutaj jest przeklęte w okolicy. Teraz bez problemu chyba to zrobimy. No właśnie. By Odin, the Neething curse is lifted. No tak, i oczywiście błyskawicznie pogoda się poprawiła. Tu już się o to nie musimy teraz martwić. Pytanie, czy jeszcze jakaś notatka w tym miejscu będzie? Opal w tym przypadku akurat, ale chyba nic poza tym. Jeszcze się zastanawiam, czy coś nam wypadnie z tych rzeczy, które możemy rozbić, no ale nie tym razem. To jeszcze tylko rzućmy okiem. No jest zdecydowanie znacznik zaliczony. No i tak jak mówiłem wcześniej, w kolejnym materiale wybierzemy się tutaj i udamy się na spotkanie z Ivarem i Cheolbertem. Spalić Westbury i uderzyć na siły Ynyra. No jeśli ktoś miał wątpliwości, czy będziemy w kolejnym odcinku walczyć, no to chyba opis tego zadania fabularnego mówi nam wszystko. Dziękuję wam tymczasem za oglądanie tego materiału i do usłyszenia w kolejnym. Cześć!